Witam Państwa serdecznie, nie będę się przedstawiała, tutaj Pan już mnie przedstawił, mamy chyba 10 minut, więc nie mogę się rozgadywać. Prawo autorskie, przepraszam, za szybko przeleciałam. Prawo autorskie oczywiście służy twórcom, to jest oczywiste, dlatego że kreuje i zabezpiecza ich prawa i osobiste, i majątkowe i daje swobodę decydowania o tym, co dzieje się z utworem. To, myślę, dla twórców jest bardzo ważny element tych praw. Prawa majątkowe, one się składają z trzech elementów. To jest prawo korzystania, rozporządzania i otrzymywania wynagrodzenia za każdy sposób eksploatacji utworu. Tak mówi prawo autorskie. Prawa te są zbywalne i ograniczone w czasie. Zbywalne to znaczy, że można je sprzedać, można je podarować. Ograniczone też przechodzą poprzez dziedziczenie na spadkobierców normalnym trybem, czyli testament albo dziedziczenie ustawowe. Są ograniczone w czasie, to znaczy co do zasady są pewne wyjątki, o których nie będę mówiła, co do zasady 70 lat od śmierci twórcy liczone w latach pełnych. I tutaj spotykamy się z pewną rzeczą. Niektórzy mówią 70 lat strasznie długo, niektórzy mówią 70 lat niesprawiedliwie, dlatego że jeżeli kupię dom i zostawiam go swoim spadkobiercom, to oni ten dom mają do końca świata prawdopodobnie i ciągle z niego korzystają. Z praw autorskich moi spadkobiercy, spadkobiercy twórców korzystają tylko, czy aż, zależy od punktu widzenia, przez 70 lat. Osobiste prawa majątkowe, to jest drugi element praw majątkowych, kreują więź twórcy z utworem. Tu są wymienione podstawowe te prawa. Autor może decydować o czasie i miejscu pierwszego udostępnienia utworu, może decydować, w jaki sposób ten utwór jest pokazywany w obrocie, czy pod pseudonimem, czy pod nazwiskiem, czy może w sposób anonimowy. One się diametralnie różnią od praw majątkowych, to znaczy są niezbywalne, nie można ich sprzedać, nie można ich podarować, nie przechodzą na spadkobierców, są niezrzekalne, nie mogę się ich zrzec, czyli nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że nie wiem, na przykład Mrożek nie jest autorem tanga, prawda? To jest więź ta z utworem. Zawsze będziemy mówili, że Mrożek był autorem tanga i nigdy do końca świata, dopóki ta sztuka będzie w obrocie, będziemy tak mówili. To są właśnie te prawa osobiste. One są też nieograniczone w czasie, to znaczy nie wygasają 70 lat po śmierci autora. One są ograniczone w czasie, nieograniczone w czasie, czyli istnieją tak naprawdę, dopóki utwór jest w obrocie. Czasami ginie ze śmiercią autora, bo już nikt się utworem nie interesuje, a czasami trwa setki lat po śmierci twórców. No, mamy wielu przykładów, na przykład Mozart, ale oczywiście tych przykładów jest o wiele więcej. Swoboda decydowania korzystania z utworu. To autor decyduje o tym, co się dzieje z jego utworem. I tutaj chciałam powiedzieć ważną rzecz. Tutaj myślę, że wielu z Państwa jest przeciwnikiem prawa autorskiego, ale to prawo autorskie daje naprawdę twórcy możliwość decydowania i to nie jest prawda, że prawo zmusza twórcę do tego, żeby na przykład brał pieniądze. Nie. Jeżeli autor chce, ma prawo zdecydowania, że jego utwór jest rozpowszechniony bez wynagrodzenia. On może ten utwór udostępnić komu chce, na jakichkolwiek chce zasadach. Czyli prawo autorskie daje twórcę także taką możliwość decydowania o swoim utworze. Kolejna grupa podmiotów, którym służy prawo autorskie, to są przedsiębiorcy. Dlaczego? Od 1994 roku w ustawie o prawie autorskim znalazły się przepisy o organizacjach zbiorowego zarządzania. Organizacje zbiorowego zarządzania w sposób lawinowy, znaczy w sposób taki, może inaczej, przedsiębiorcy potrafią lawinowo korzystać z utworów, a organizacje zbiorowego zarządzania im to umożliwiają. Przedsiębiorca, który w sposób zarobkowy w swojej działalności gospodarczej korzysta z prawa autorskiego, nie musi się udawać do każdego autora osobno, nie musi negocjować z nim umowy, nie musi się z nim dogadywać, nie musi szukać uprawnionego, nie musi szukać, nie wiem, jego spadkobierców czy agenta, który go reprezentuje. Znajduje to wszystko w jednym miejscu. W wypadku akurat w Polsce prawa autorskie jest to ZAIX, ale są też inne organizacje, które się zajmują innymi prawami. Na świecie tych organizacji, z tego co pamiętam, jest ponad 200. Tak jak tu jest napisane, to, że są organizacje zbiorowego zarządzania, czyli że przepisy kreują takie organizacje i pozwalają im działać, ogranicza nie tylko czas, ale także przede wszystkim koszty tego przedsiębiorcy, który inaczej musiałby tych uprawnionych szukać. Przedsiębiorca
ma prawo korzystania z cudzych praw autorskich do swojej działalności gospodarczej. Proszę Państwa, jeżeli u sławnego fryzjera, który tu wczoraj występował, niekoniecznie musi być muzyka i niekoniecznie muszą być elementy prawa autorskiego, bo pewnie ludzie i tak do tego fryzjera, jeżeli jest dobry, przyjdą, ale już trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nadawca radiowy nie korzysta z praw autorskich, bo z czego on by korzystał, gdyby nie korzystał na przykład z muzyki? Oczywiście, że są nadawcy, którzy korzystają prawie wyłącznie z publicystyki, na przykład TOK FM. Oczywiście są takie stacje, ale u nich też trochę jest tej muzyki i utworów innych w rozumieniu prawa autorskiego. Nadawcy radiowi, nadawcy telewizyjni, operatorzy sieci kablowej, właściciele kin i paru jeszcze właściciele dyskotek, to są podmioty, które bez korzystania z cudzych praw autorskich, bez tego wsadu podstawowego, surowcowego, nie mogłyby prowadzić swoich biznesów. To, co kiedyś powiedział jeden z twórców, że w pierwszej setce najbogatszych ludzi są ci, którzy z praw autorskich korzystają, na przykład właściciele stacji telewizyjnych. I w tej setce najbogatszych Polaków nie ma niestety twórców. Tak to wygląda. Szybko mi czas leci, więc już nie będę mówiła o oszczędności czasów i kosztów, bo to było. Kolejną grupą są konsumenci. Dlaczego? Prawo autorskie pozwala na korzystanie z cudzych praw autorskich w tak zwanym dozwolonym użytku. Dozwolony użytek prywatny polega na tym, że każdy z nas konsumentów może dla własnego użytku, dla siebie, dla swoich przyjaciół, dla rodziny korzystać, przegrywać. Nie wiem, mogę swojej siostrze dać płytę, ona może ją przekopiować, słuchać w samochodzie i tak dalej. Co do zasady jest to bez wynagrodzenia, bardzo wyjątkowo sytuacji w dozwolonym, ale akurat w prywatnym nie ma tutaj żadnego wynagrodzenia i zawsze co do zasady bez zgody autora, czyli nie musimy autora pytać o zgodę. Czyli dzięki prawu autorskiemu możemy legalnie korzystać z cudzej twórczości do własnego użytku prywatnego i nie jest to nielegalne, nie jest to piractwo. Jeżeli w tym zakresie, czyli w tym prywatnym, w kręgu bliskiej rodziny, znajomych, to jest to oczywiście legalne i na to nam pozwala prawo autorskie. Tym kolejnym grupom dlatego, że wprowadza instytucję dozwolonego użytku publicznego. Publicznego, na przykład dzięki temu, nie będę tego szczegółowo omawiała, mogą korzystać biblioteki, szkoły, przedsiębiorcy, także twórcy, którzy z cudzego utworu mogą wziąć fragment i włożyć do własnego utworu kolejnego powstałego, czyli to jest tak zwane prawo cytatu. Tutaj w tym dozwolonym użytku publicznym, co do zasady, to jest bez wynagrodzenia i zawsze bez pytania twórców o zgodę. W niektórych wypadkach jest to tak, że trzeba twórcy zapłacić wynagrodzenie, ale w tym dozwolonym użytku publicznym jest to dosyć rzadka sytuacja. Tutaj są też przepisy, które pozwalają przedsiębiorcom w niektórych wypadkach w swojej działalności też korzystać z praw autorskich w sposób nieodpłatny. I tak jak tu jest napisane, no właśnie, już się tu nie będę powtarzała, muzea, przedsiębiorca, także są specjalne przepisy dla osób niepełnosprawnych. W celu wystawy można korzystać z cudzych praw autorskich, szkoły, archiwa, instytucje naukowe i tak dalej, i tak dalej. Tych podmiotów jest bardzo dużo. Jest specjalny przepis w prawie autorskim, który mówi o tym dozwolonym użytku publicznym. I teraz chciałam postawić taką tezę i myślę, że to, co powiedziałam, chyba można to podsumować w ten sposób, że komu służy prawo autorskie? Tak naprawdę nam wszystkim, czyli społeczeństwu, bo służy i twórcom, i przedsiębiorcom, i konsumentom, i instytucjom, i muzeom, i innym podmiotom, które w swojej działalności gospodarczej, ale nie tylko gospodarczej, także społecznej, korzystają z cudzych praw autorskich. I myślę, że wprawdzie to wołanie o zmiany prawa autorskiego jest jak najbardziej słuszne, dlatego że prawo autorskie, tak jak inne przepisy z innych dziedzin prawa, nie nadążają za zmianami społecznymi, za zmianami cywilizacyjnymi, za zmianami jakby tego, co się w naszym życiu dzieje. I w związku z tym także prawo autorskie powinno podlegać zmianom, ale może nie takim diametralnym i może nie jest tak, jak czasami się mówi, że przez to prawo autorskie my nie mamy możliwości korzystania z utworów, że przez tych autorów to czy tamto. To tak do końca, proszę Państwa, nie jest prawda. A chciałam na koniec jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że nie byłoby kultury polskiej, gdyby nie ci twórcy.
i nie byłoby wiele, wiele biznesów, gdyby nie ci twórcy. I nie byłoby tego, że my słuchamy pięknej muzyki, czytamy wspaniałe książki, gdyby nie ci twórcy. I myślę, że powinniśmy tych twórców także docenić. Dziękuję bardzo. Udało mi się zaoszczędzić 4 sekundy.